Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Moi drodzy, tym razem lojalne KP, takie stare, oldschoolowe, z delikatną nutką nowości, bo w starej insurekcji nie było Radowida Osąd. To były inne karty, ale tutaj moi drodzy mamy oldschoolowy deck sprzed kilku, trzech. Może 4 lat? Nie pamiętam, ten czas tak leci. Więc to jest dosyć fajny deczek. Przyjemnie mi się gra nim na ladderze. Tomciu, bo to jest Tomciu 002, to jest autor tego deku. I chyba wbił nim 2500? Popraw mnie Tomek, jak się mylę. Autor deku stwierdził, że warto tym pograć, więc jak najbardziej skorzystałem. No i przyjemnie się gra. Coś innego, trudny deck, jeżeli chodzi o granie na kontrolne deki. Trzeba troszeczkę się głowić, trzeba to omijać, trzeba znać przede wszystkim możliwości frakcji, jeżeli chodzi o oponenta. Okej, przejdźmy do samej talii. Jak ja zawsze zaczynałem? Oczywiście od brązowych kart. Fregata Kerak robi dobre punkty, jeżeli tego przeciwnik nie usunie, nie zablokuje i tak dalej. To Mistrz Oblężeń, Fregata Kerak, Radowid, Marynarz Kerak. To jest naprawdę fajne punkty robi jak na brązowe karty. Aż człowiek sobie przypomniał, jakie to było mocne. No i to jest z reguły było moje otwarcie. W większości przypadków to było otwarcie. Bardzo rzadko wyrzucałem Księcia, Ancestry Krwawego Barona czy inne jakieś złote karty. Generalnie, jeżeli szły złote, to był Jan Natalis, Desant Morski i chyba Duma Foltesta. No, oczywiście Margarita, jeżeli zależało mi na Redcoinie, żeby wygrać. Ale to są te 4 złote karty, które najczęściej wychodziły z mojego deku w pierwszej rundzie, jeżeli już wychodziły. Natomiast no, jeżeli miałem za mocną rękę, no musiałem pasować siłą rzeczy, żeby mieć czym grać. Lepiej by mi się broniło tymi kartami, niż jak miałem, że tak powiem, ciągować na wygranie pierwszej rundy. Bo przeciwnik w drugiej rundzie bardzo często mnie blidował tym deckiem. Swoją drogą rozegrałem około chyba 5 do 10 meczów, więc wiem, że w większości przeciwników mnie blidowało zawsze, jak pasowałem. I właśnie odnosząc się do blidu, wszystko w zależności od tego, na co gramy, to wy wiecie, wiecie, przynajmniej tak zakładam, że wiecie, na co gracie i podejmujecie decyzje, jeżeli chodzi o karty, tak, o granie blida. No wiadomo, że jak trafiamy na deck z Janem Kalwejtem, to staramy się wyblidować jak najwięcej goldów od przeciwnika po zagraniu w R1, jeżeli blidujemy. No a runda trzecia, powiem wam tak, ja starałem się grać jak najdłuższą, ale nie taką maksymalną po 10 kart, tylko 8-7. Wydaje mi się, że to wystarczająco, dlatego że jesteśmy w stanie Shani odpalić 3 razy na takiej rundzie. Jest to spowodowane, o ile nie zostanie zablokowana albo usunięta, bo odpalamy ją kołowrotkami i mamy też Pryszczillę, która bardzo, mimo wszystko, trochę niedoceniana karta, powiem wam szczerze. Jedna z też zapomnianych kart, można powiedzieć. Shani zresztą też. Więc jak najbardziej jest to fajny deck. Myślę, że wystarczy ten przydługawy wstęp. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Nie przedłużając już, zapraszam was do oglądania 2 pojedynków z tej talii. Życzę miłego seansu. No i mamy pierwszy pojedynek i od razu... Poddaj się, oszczędzisz mi czas. Od razu mamy Nilfgaard. Wymownie, co? Jestem mega zadowolony. No jest problem, bo nie dobrałem Mistrza Oblężeń. Mam takie wrażenie, że ta ręka taka sobie jest trochę, ale okej. Okay. Mamy 2 removale, mamy kołowrót, mamy desant w ponowny kołowrót. Zobaczymy, jak to pójdzie. Operator. O, patrzcie, moi drodzy.
kultyści będzie się kultywował. Tu Ancyst by się przydał na R1. Co ten gość, kurde, będzie tu robił? Jaki waleczny on. Dobra, tego zostawimy, bo on jest z Fatum. Może mieć jakieś teleporty, inne gówna. Pewnie bierze ten... Pewnie bierze scenariusz. Mam Sirocco, Sirocco by załatwił sprawę. Dobra, to usuniemy. Nie będę czekał. Najważniejsze jest to, że jest robione na równych. Póki będę miał jakieś takie useless karty, to w R2 mogę wyblidować ze wszystkiego, co się da. Zobaczymy, co on zagra w ogóle. Dekret królewski w obrońce! Ohoho! No nie mam czym cię oczyścić, więc spoko. Tu prawdopodobnie scenariusz będzie grany, więc dlatego. Tak jest. Znaczy będziemy grać to cały czas, nie? Teoretycznie mogę spróbować go postraszyć, nie? No dobrze. Przerzucając... Kurde, to trochę utrudniło mi grę. No dobra, zróbmy tak. Przerzucając tą jednostkę i próbować coś tam go wkurzyć lekko. O. Zobaczymy, co zrobi, ale prawdopodobnie dogra teraz złotego kultystę, więc albo blokada, albo... Albo co? To jest właśnie to, jest mata zagrana, okej. Muzyka łagodzi obyczaje. Nie bez kozeny swojego, srogi. Dobrze, na razie spokojnie sobie gramy, próbujemy przebić, jest okej. Jest przebijany co rundkę. Więc na razie gra wygląda pomyślnie. Mistrz ceremonii. Zewnętrzny prąd zdecydował. Czas wykonać ruch. Scena jest gotowa. Czas zakręcić koło. No niestety, no prawdopodobnie pas pójdzie, tak myślałem. No i dobra, R1 wygrywamy, tylko no niestety, ja muszę to grać. Niestety bądź niestety. Pytanie tylko, co ja dobiorę, bo fajnie by było wtajemniczonych się wyzbyć, jeżeli by grał Ancyst. Jest to, jest generalnie, powiem wam, że jest, to prawie dobrze. Cholera, jest statek, a nie mam, ja pierdzielę, ojejku, wam powiem, że to jest niesamowite. No dobra, spróbujmy, pewnie blokada pójdzie, ale to... Prorok poszedł, okej. Nie, nie poszła blokada, okej. Na horyzoncie!
To margarity rzucimy. Eta jaskier. Okej. Ten popróbuję zrobić. Wow, dywizja magne w stanowiska, kurczę. Ale leci. Ale leci zawodnik. Muszę pamiętać, że jest zablokowane. Niestety, no muszę coś rzucić z tych kart. Więc prawdopodobnie to będzie Margarita. Podwójny Anseis na koniec. Może by się udało. O ja pierniczę, jak on leci. To jest, nie jest kultysta na szczęście, ale przebija tak czy siak, nie? Powinien temu dać. Popełnił lekki błąd, ale to jest niewielki. Trzyma tego lidera, więc spodziewa się czegoś. Stanowiska wtasował. Ja pieprzę. Zablokował. Zagrał to, to. To on ma jeszcze chyba jedną. Anses jest. Tylko ja robię 7 punktów. Nie ma sensu na tym robić. Dobra, dla mnie cel to jest tak: Baron, Shani i Priscilla. No niestety, mistrz oblężeń jest brickiem w tym wypadku, a ja nie mam żadnych już kart. Muszę uważać. Radowida muszę wymienić. Dobra, jedną kartę rolujemy. No i jest pięknie. Jest bardzo pięknie. Szkoda tylko, że Priscilli nie miałem, bo bym Kerak wezwał i fregatę może. Albo werblistę. Zagramy Kerak. Kerak na, zostawimy na... Będzie trudna gra, pewno gra. Przez to, że nie mam za bardzo dużych możliwości. O właśnie. Wow. Wow, on Kerak mi tu stworzył sobie. Więc ja wyciągam tą Kerak. Tu mam drugi Kerak jeszcze. Wow, ale się odcedził ładnie. Dwie karty brązowe. Blokada. I teraz w co? Bo mam dwie możliwości. Dobra. Zaznaczone przez Fein. Nie ma nic, to nie muszę wcale tego zagrywać. Bo myślę, czy zagrać Kerak znowu, jak tam jeszcze jedna blokada jest. On ma zasłonę, nie widać animacji tutaj, znaczy ikonki. Shani. Teraz myślę, czy w Shani zagrać, czy może Priscilla. Bo mogę zagrać 2 plus 5 i odnowienie. Odnowienie wtedy no, za 5 punktów. A Priscilla robi mi 4. 8 i 6, czyli bardziej mi się opłaca Priscilla zagrać. Już nie. No ale to był błąd moim zdaniem, bo stracił status. A z drugiej strony nie mógł zagrać marynarza, nie lepiej by było. Lizonistę zbiłem, żeby w razie czego Kerak nie robił kolejnego. O, diakon? Płaciło mu się to?
Tu będzie Baron, dobry target. No i zwycięstwo. Tak się obawiałem kultystów, że się udało wygrać. No i pierwszy meczyk wygrany. Zapraszam do drugiego pojedynku. Drugi mecz i mamy Królestwa Północy kontra Królestwa Północy. Ale po drugiej stronie mamy Shield Wall, a ja mam Insurrekcję, tak? Inspiration czy jakoś... Nie wiem. Jedziemy. Nieważne, ważne, żeby wygrać. Dobra. Descent. Mam znowu machinę oblężniczą, jedną, drugą. Ale znowu nie dobieram mistrzów odblężeń. Co to za deck jest, moi drodzy? Niesamowite. Dobra, ja bym to zrobił tak. Myślę, że to jest dobry pomysł zagrać w to. Regatę. Wiadomo, mogą być jakieś bloki. Ale tu mi chodzi bardziej o to, żeby mieć tą przewagę punktową już na starcie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przekonamy się. Tu jest o tyle fajnie, czy nie fajnie, bo mamy... mamy możliwość przesunięcia w razie czego nieśmiertelnych. Bo mogą być nieśmiertelni tu grani. Wcale bym się nie zdziwił. No i pierwsze, co musimy to zrobić. Zawsze to będzie mniej o te dwa punkty na turę. Przeciwnik się zastanawia. Tu będą pewnie jakieś kapliczki grane. Może mutant generatory, bo tak długo. A nie, Maxi. Okej, okay. Nie spodziewałem się Maxi. To może nam sugerować, że prawdopodobnie mamy tutaj Neckera. Z jakimś, może muta generatorem. Tak się domyślam, prawda? Bo różnie to może być. Natomiast marynarz Kerak. Bronwit. Okej. Marynarza sobie zagramy. Robimy całkiem fajne punkciki. Możemy teraz do przodu zagrać. On został do tyłu zagrany, bo tu jest plan w razie czego, żeby rydwanem bojowym przenieść i nadać ewentualnie status krwawienia. Żeby obie umiejętności tutaj działały. Liryjski kosynier. Nie dobrał muta generatora, mi się wydaje. Więc to jest inna rzecz. Co on tu zrobi? Ja tak naprawdę poza kołowrotem nie chciałbym niczego już dogrywać. Chciałbym, żeby on już tu spasował. Ale błąd przeciwnika. Do tyłu powinien zagrać. Albo tego do przodu. Bo chyba, że ma żołnierza na łapie jeszcze jednego. No to wtedy okej, nie? Jest 6 prowizyjna karta, nie? Okej. Okay. Kupiałem na chwilę. Tak się zastanawiam, czy to faktycznie musi być mute generator. No i spasował. No i powiem tak, spodziewałem się po tym zagraniu, że spasuje. 24 do 42, pierwsza runda. Dosyć szybka. Niezbyt dużo zainwestowałem w tą rundę. Przeciwnik też nie zainwestował, nie wiadomo czego. No i możemy grać dalej, prawda? To bym wymienił. Czy my mamy jeszcze coś? Mamy. Ale też bym to wymienił. Ej. Ale biblidowałbym, wiecie? Pograłbym. Z tego względu, że
Mamy jednego mistrza oblężeń w końcu. Jest temerski werblista. No i robimy tempo, prawda? 9 punktów już jest. Zagramy do tyłu werblistę. A i to będzie wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o pozostałe karty na tył. Więcej nie będzie. Nie, sorry, jeszcze będzie mógł być rydwan bojowy dograny. Chyba, że przeciwnik dogra teraz jakiś mutagenerator, to wtedy ja szybko spasuję. A tu mamy jaskra. Okej. No i fajne punkciki są. Czy będą nieśmiertelni zagrani? To jest tym ciekaw. Raczej mutagenerator nie ma. W ogóle nie pamiętam, bo może ja jestem gdzieś w tyle, ale mutagenerator ma 9 prowizji. Aż sprawdzę po streamku. O, no i mamy co przesunąć. Mamy co przesunąć, więc gramy. Dziękujemy. Teraz fajnie na Talis wejdzie tak swoją drogą. W kołowrót. Też jest całkiem fajne. Tylko czy ja chcę, bo tam może być Ciri zagrana i bym ją oczyścił, gdyby przeciwnik popełnił błąd. Margarita. O! A czemu w niego? Okej. Danelia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Teraz pytanie, czy ja chcę grać, bo mam dobre combo jeszcze pod Shani. Ja tu bliduję dosyć dobrze, wydaje mi się. Nie inwestuję nie wiadomo ile tych kart i jakich tych kart. Więc wydaje mi się, że tutaj można byłoby spasować, gdyby zagrał już coś takiego bardzo drogocennego. Anna Stenger, wow. Będzie jeszcze lider. No i chyba spasuje. Dobra. Ja myślę, że to jest dobry moment. Przeciwnik i tak musi dograć za 8 punktów, bo ma krwawienie. Lub 7, jeżeli oczyści, bo coś tak widzę. Jest Ciri, ajajaj. Ale poczekajcie. No kurde, dziwię się, że nie oczyścił tej Margarity, powiem szczerze. No niby ma tą Ciri. No niby ma, pytanie tylko, czy to mu odda. Radowid jest out. Anseis, poproszę Anseisa. Kurde. No i Anseis, to jest najważniejsza karta w sumie. To oczywiście jest ok, bo ja... Jeszcze jest szansa oczywiście. Wyciągając tą kartę, muszę tak zrobić, żeby przypadkiem nie popełnić błędu i nie dobrać Radowida przez przypadek. No, ale to spróbujemy zaraz. Na spokojnie. Wyciągniemy Shani najpierw. Zobaczymy, co zrobi, bo może tu być problem tego typu, że i tak będę musiał Margaritę zagrać na początek. Bo może będzie... Liryjski kosynier. No dobra, ja i tak zagram Shani, w razie czego użyję... O, zrobię tak. Może Geralt z Rivi? Nie no, z przesady. Zobaczymy, co zrobi. To jest ewidentnie Necker. Teraz muszę pamiętać, że to nie jest... że król Viraxas nie jest żołnierzem, natomiast Baron jest żołnierzem. To może mieć znaczenie. Okej. Okay. Niestety Shani drugi raz nie odpalę, jeżeli nie odpalę cytą Priscilla.
nieśmiertelny. Zablokujemy. Czułem, że będą. Czułem, że będzie. Więc... Cholera. Cholera. Nie, żebym się nie spodziewał, ale... Kurde, mogło być łatwiej, prawda? Muszę zagrać teraz Priscillę. No, liczyłem na to, że nie będzie miał nic takiego. Natomiast ten nekr jakiś taki krótki się robi. Powoli. A, mewe. No zobaczcie. No to chyba przegrałem bez tego, kurczę. Zróbmy tak. Priscilla. Pokażmy im, jak się tworzy sztukę. Ja bym zagrał... Zagrajmy tak. Podwójny baron będzie grany. I w to, i w to. No szkoda, że Ansejsa nie dobrałem. Chociaż nie wiem, czy to, coś by to zmieniło, ale... Necker. A to ciekawe. Krwawienie. No to ciekawe. No i co, uda się czy nie uda się? Co on tam ma? Że aż ma ten filtr. Tu jest 9-9. Ojejku! Ale punktów narobił. Ajajajajaj. To powinien tego zbić, popełnił błąd. Nie mam już nic do znaczenia. Tu jest 3, no to tu i tu najwięcej jest. Więcej nie wyciągnę. Ajajaj, zabrakło. Może gdyby ten Ansejs, to bym zniszczył albo tą mewę, co prawda, albo ten statek najprędzej, nie? Kurde, zablokowanie. Liczyłem się z tym, że może mieć drugie oczyszczenie, więc zaryzykowałem, żeby oczyścić, ale niestety nie wyszło. To była druga gierka, dosyć fajne pojedynki wyszły i z kultystami, i Mirror KP. Więc... To tyle na dzisiaj. Oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcję oraz komentarz. Komentarz jak najbardziej widziany. Dajcie znać, co mogłem zagrać przede wszystkim w drugiej gierce lepiej, co mogłem, czego ominąłem, jaki misplay, bo też mogło coś się wydarzyć. Czasami jestem nieświadomy tego. No i chyba tyle. Trzymajcie się i życzę miłego dnia. Hej!